Radom jak Radom w minionej serii gier pokonał na wyjeździe Piasta Gliwice 3-2. Z bardzo dobrej strony w tym spotkaniu zaprezentowali się m.in. dwaj zawodnicy zielonych. Napastnik Leonardo Rocha oraz obrońca Luka Wuskowicz. Obaj zdobyli po jednym golu w starciu z Piastem, a także w poprzednim ze Stalą Mielec. Obaj też zostali docenieni i wybrani do najlepszej jedenastki 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Co ciekawe, Wuskowicz jest najmłodszym piłkarzem z dwoma golami strzelonymi w Ekstraklasie w XXI wieku.